Spotkanie zorganizowane przez Jeleniogórski Oddział Związku Sybiraków odbyło się przed pomnikiem na Starym Cmentarzu. To tutaj uczczono pamięć Polaków, ofiar sowieckiego totalitaryzmu. Na miejscu byli obecni także świadkowie tamtych strasznych wydarzeń. Brali dorosłych, dzieci, niemowlaki. Na przykład w mojej rodzinie było tak, że wywieźli całą moją rodzinę, plus najstarszy brat mego ojca miał 4 dzieci, 2 bliźniaków półrocznych. I jeszcze było tak, że jeszcze mój ojciec saniami własnymi i końmi odwiózł nas na stację. I taka pani hrabianka z sąsiednich wiosek wzięła pierzynkę i rzuciła tym dzieciom i mówi tak: weźcie tą pierzynkę, że będzie chociaż tym dzieciom cieplej. Przepraszam. Pani Leokadia jest jedną z tych osób, którym udało się przeżyć to piekło na ziemi. Historycy szacują, że życie straciło tam około 200 tysięcy Polaków. To im należy się cześć i pamięć. Stąd obchody Dnia Sybiraka. Bardzo ważne, bo to w tej chwili nam przypomina o tym, co przeżyliśmy na tej Syberii. Głód, chłód, no i normalnie brak jedzenia, brak wszystkiego. Tych Sybiraków się wykrusza coraz bardziej, bo to już jest coraz mniej tych ludzi. No to chyba jeszcze, póki jeszcze ktoś tam żyje, to niech jeszcze przekazuje tą wiadomość, co tam się działo kiedyś. Dziś składamy hołd im i dziękujemy im za ich heroizm, za ich patriotyzm, za ich przywiązanie do ojczyzny, za to, że zawsze podkreślali, że są Polakami. Po złożeniu kwiatów przed pomnikiem w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się uroczysta msza święta, a w południe mniej oficjalne spotkanie Jeleniogórskiego Oddziału Związku Sybiraków.